Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, z mnie jest Joszelka. Hejka. Tylko w takim męskim wydaniu. Dobra. I Ren. Cześć, 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 cześć. I dzisiaj, cześć, moi drodzy, Green Hell, czyli piekło dżungli. Tak. Dobra, i słuchajcie, czy jesteście gotowi? W ogóle nie wiem dlaczego, ale czemu wy tu jesteście? Też uciekaliście Joszelka, tymi ziomeczkami, czy nie? To coś mi się zdarzyło. Tak, Joszelka tak, walczyła z ostrym cieniem mgły. Kurczę, w tym samym miejscu jesteśmy. Dobra, słuchajcie, ogólnie moi drodzy, pamiętajcie, dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków, my jeszcze dokładnie sprawdzamy tą grę. Dajcie znać nam na dole w komentarzach, oczywiście łapkami i tak dalej. Gdzie i moje przy banany? Okazji, oczywiście dajcie również jakieś porady, jeżeli macie jakieś porady, jeżeli znacie tą grę, dajcie również w komentarzach, no i czekamy na porady i oczywiście właśnie tak, dokładnie tak. Co mamy robić, nie? No właśnie. Ja biorę banana sobie najpierw. Powiem ci, że umiem. Banany z poprzedniego, z całą łódka zniknęły mi z plecaka, więc muszę sobie zabrać tak, kolejne. Tak, wszystko zgubiliśmy, my jesteśmy bez niczego teraz. Ale jak to, mam plecak dalej. No tu mam banana. Tak. Banana, słuchajcie, banana. Słuchajcie, 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 chodźcie. Tylko, tak, uważajcie przede wszystkim. Nie mam żadnego pojęcia, czy na tym poziomie trudności są węże, nie mam żadnego pojęcia. Uważajcie, jak wchodzicie w rośliny, bo wydaje mi się, że chyba pająki powinny być. Nieznany grzyb? Pająki oczywiście jadowite. Jak wchodzicie do wody, uważajcie na piramidy i na pijawki. Ja wezmę tego znanego chyba. Ja wziąłem też jednego. Widzę, że jak ktoś zbiera, to już nie można po nim zbierać. To dobra. Nie jest tak jak w deforeście, że to jest nieskończona ilość. No, generalnie to... Nieznanych grzyb, spodziewam nie, się, nie. Spodziewam się na każdym kroku jakichś dziwnych rzeczy i zwierząt. Ja wezmę te grzybiki. Okej, okay, ja ogólnie staram się nasłuchiwać. Dzisiaj myślę, że zaczniemy od tego, że pójdziemy po prostu gdzieś w las. I będziemy szukali miejscówki, gdzie możemy rozbić po prostu obóz i przenocować. Dobrze. Bo za chwilę będzie sytuacja taka, że będzie noc. Dobrze. Dobrze. Planuję przy okazji spróbować znaleźć Jasia i Małgosię. Dobra, mamy 12.45, 16 grudnia. Okej. Okay. Małpa tam jakaś według jest. Zegarka. Przechodzimy po tej tratwie tutaj, znaczy po tym? Nie to wiem. Wygląda niebezpiecznie. Gonimy dinozaur. Co? To idziemy tu, chodźcie. Dobra, dobra, dobra. Chodźcie, spróbujemy przejść chodź. Po tym. Znaczy, dobra, to i ja szukałeś pierwsza, ja albo Ren. Zamknąłem oczy. Dobra, nie przebiegłem, przebiegłem, załamać, przebiegłem. Nie, pod tobą na pewno powinna się załamać. Ej. No nie, przeszedłem coś, wszystko z porządku, więc luz. Coś mi ugryzło tutaj. Mówisz? Gdzie? No może pająk. Lol? No, możliwe, teraz że Spidermanem. Teraz musisz sobie sprawdzić, gdzie cię ugryzł. Sprawdź, czy gdzieś nie jesteś ugryziony. Wy popatrzcie. No to tak nie ja działa. Ja nie wiem, czy my będziemy widzieli. Nie działa weź, tutaj. Weź, no weź zobacz na tym, na inspekcji. Ogólnie najlepiej pająki chyba też można było jakoś słyszeć. Ale no ja ogólnie staram się nie biegać w tej grze już. Co to? Przede mną jest grzechotnik. Serio? To może mnie ten grzechotnik ugryzł. Widzicie gdzie? Widzicie gdzie jest? O nie, mam ranę na nodze, serio! Nie, dobra, widzę. No. Serio. Także może być, że grzechotnik. Mówiłem właśnie, nie wiem czy na tym poziomie trudności są węże, ale chyba jednak są. Ugryzł mnie w nogę. O nie, ale tak samo nie wiem czy na tym poziomie trudności są jakieś pumy i tak dalej, nie więc musisz na to też zwróćmy uwagę. Bo nie doczytałem. Chyba muszę sobie coś znaleźć. Gdzie ten grzechotnik jest? Tu, patrz na niego. Patrzę na niego w tym momencie. Patrzymy na niego, no. I faktycznie, no nie jest. Mamy na razie... Czekajcie. Nie, co ty chcesz? Czekajcie, ci. Ło, ale bardzo słabo go słychać. I mamy bardzo przyciszoną grę. Znaczy, mi się wydaje, ja grę słyszę nawet normalnie, a tutaj... Masakra. Ja węża nie słyszę. Ogólnie, Paweł, ty też coś jesteś ugryziony jakiś. Bo masz pasek mniej. Ej, faktycznie. Ej, coś tu jest nie halo po prostu. Jest? Ej, ja chcę. O, myszka idzie. Nie wiem, czy widzieliście myszkę. Widzę myszkę, pewnie wąż się na nią rzuci. O, to by było ciekawe. Zaraz zobaczę. Ona ma... ona ma lagi, czy ona tak chodzi nie, po ja prostu? Nie, ja nic nie mam, ale mam trochę mniej. No i myszkę przyspieszyłeś. No bo ten, dobra, chodźmy. Ja to pobiegło do węża. Kto tu biegnie? Nie wiem, ale... Kapibara, to może być kapibara też. Coś albo biegł. Puma. Dobra, ale czy potrzebuję... Ogólnie dopiero zaczęliśmy grę, więc spoko, nie? Że już jesteśmy prawie martwi. No ja chcę jakąś maczetę, żeby znaleźć te dziwne rzeczy, co nie? Żeby się uleczyć, bo mam na nodze ranę, no. Zaraz nie będę miał nogi, no. Nie, stary, szukaj tych żółtych liści, szukaj tych żółtych, tych. Tu masz gdzieś, czekaj. Będę mógł ja bić to rękami? Są w ogóle chyba... Aha. I coś tu jest w krzakach, co to jest? Czekajcie. Mamy czym, nie? Coś tu jest w krzakach. Czy mamy coś na ten? To nie mamy.
Nie mamy, dobra, musimy iść dalej, chodźmy dalej, chodźmy dalej, może znajdziemy gdzieś maczetę jakąś. Nie wchodź do krzaków, bo jak coś jest w krzakach, to nie to wyglądało jak kapibara chyba właśnie. Okej, okay. No ogólnie kapibar można sobie hodować, więc to jest luz czat. Dobra, wiesz, tam proponuję... Ty już masz połowę życia, wiesz? Tak. Już masz mniej więcej połowę. Więc nie łaź tak po krzakach, tylko chodź tutaj. No wiesz... Za nami, tam gdzie nie ma krzaków, bo w krzakach... No dobra, dobra, aczkolwiek... Włazisz i po prostu kaleczysz się. Chyba Rena pierwszego stracimy. Będziecie nagrywać beze mnie wtedy? Ja ogólnie, ja nie biegam, no bo tak mówię, ja muszę wiedzieć, gdzie co biegnę, bo... Prawie coś jest. Żaba. Dobra, ale żaby też lepiej nie. Tak, kolorowa, jest... nie dotykać. What the hell, ja nie chcę. Też nie dotykamy. Aczkolwiek z nich można wyciągnąć ten. Jeszcze jakaś niebieska, nie wiem, minęła. To znaczy, dobra. Przebiegłeś po nogach. Dobra, chodźmy tutaj tędy. Do wody nie wchodzę, bo tam są pijawy. Co, żebym się przespał na ziemi, bo tracę energię. Dawajcie tędy. Chodźmy tędy tu. O! Po drzewie? Nie, to jest kapibara, to jest kapibara. Ja idę po drzewie. To jest kapibara. Nadal szukam tego krzaka z żółtymi liściami, ale nie ma. Tak, tylko musimy jakoś je zerwać tak naprawdę, więc może czekaj. Mnie bić z piąchy. Gdzie jest katana? Gdzie to wszystko właśnie jest? Może z, a z piąchy możemy ten? Zobaczmy, czy możemy jakiś krzak wyrwać z piąchy na przykład. Ren, szkoda mi cię, bo ty jak cały czas jęczysz. Ile tam? Okej, okay, no Ren, to ci powiem, że tak grubo, nie? I powiem ci, że nie wiem jak cię ratować teraz. Ja nawet sam siebie nie potrafię uratować w tym momencie. No, mega, to jest mega trudna gra. Najwyżej pójdę zobaczyć, jak jest po drugiej stronie. Więc naprawdę, słuchajcie, nie ten... Renek tak, no widzicie, kurczę. Dobra, to są już ewidentnie chyba nie kapibary, tylko dziki. Więc ja się wycofuję na kucka. A bo ty na dole jesteś gdzieś dalej? Tak, na dole. Ren, właśnie już widzisz. Tak, widziałem. Moim zdaniem to są dziki. Jak ja w takich, że mogę zobaczyć pająka? Papuga. Zabiorę ją. Ja mam jakąś martwą papugę, też znalazłem. No, możemy wziąć, zawsze się przyda. Larwy można jeść. Ja pamiętam. Uj. Także larwy możesz sobie wziąć, mają dużo białka. Nie no, moi drodzy, super. Ja umrę. No coraz bliżej tego, Pawła zgubiłam. Ej, faktycznie, bo w krzakach się nie widzimy. Nie, coś przewróciłem. Dobra, się. Zemdlałem. Zemdlałem. Zaraz się zemdlał. O nie. Zakażenie, czekaj, gdzie jest Ren? Gdzie wy jesteście? Jestem gdzieś na ziemi, oszelka jest blisko mnie. Puchan. Masz 60 metrów. O, hej, how are you? Hej, może byś jednak uleczył swoją nóżkę. Dobra. Fajnie by było. Pewnie jak ja na nią najedziesz, to pewnie da się zobaczyć, co z nią na niej zrobić. Tylko okay. I tak nie mamy... Ja sobie może przede wszystkim czekajcie. Zobaczę, czy mogę coś tutaj... Puchan. Próbuję zjeść banana. Wytwarzanie. Nie wiem, czy banan sobie tylko tutaj nie ma tego rozpisanego wszystkiego. Ja dobra, słuchajcie, bo naprawdę zgubiliśmy się już teraz. Ja nie wiem, gdzie wy jesteście. No przy... Ja nie widzę ników. No wy też. No. Ja daleko się nie oddaliłem, strasznie szybko gdzieś tam ten. Gdzieś 60 metrów było się od nas zagrażałem. Jak to dobra, pić? Czekajcie, nie mogę nic znaleźć. No poszliście, ja szedłem wzdłuż rzeki. No i poszedł dalej, nie? My też poszliśmy. Nie poszedłem dalej, byłem dosłownie blisko. On był tam na dole gdzieś. Tam na dole jest. O, teraz tam jest tutaj. Jesteście na dole. Umieram. Myśmy byli umieram. Góry. Umieram. No. Dobra, z jakiegoś randomowego pająka. Już za chwilę będzie noc, więc... Nie doczekam nawet tej nocy, ster. Dobra, zjem banana. No spróbuj zjeść banana, ja wezmę... Czekaj, a to możemy? Nie możemy. O, polepszyło ci się. Dobra, jedz bananów. Więcej bananów jedz. No, zjedz sobie banana. O, już nie jestem śmiertelny. Po prawej coś... Ale muszę, zemdleję znowu chyba. Nie. Nie mam energii. Nie mam energii. O nie, Ren, znowu upadł. Po prawej coś ryczało. Także ja radzę się pospieszyć. Dobra. A ile wy macie paska energii generalnie tego na dole? Po lewej stronie. Ponad. Kurczę, tu mi i tak już spada potężnie. No jeszcze do wody wchodzisz. Co tu jest? Tu jakaś płaszczka jest. No i dlatego ja też właśnie staram się właśnie tak już banany. Po tych przechodzić. O. Za dużo oglądałem filmów z Rambo. Może ja się prześpię na podłodze, a wy poczekacie, żebym energię odzyskał. Czekajcie, tam jest wioska. Kucnąć! Tam coś jest, tam jest jakiś szałas. Okay. Postać mi mówi, że muszę odpocząć.
widzę. Tam coś jest, jakieś zabudowania. Myślę, że zemdleje Nie, nie, wchodź tam. Myślę, że zemdleje za chwilę znów. Dobra, czekajcie, musimy jakoś tam przejść. Może tam coś znajdziemy, jakieś rzeczy, może ukradniemy im, podkradniemy. Nie, nie wiem, czy to jest ten szałas, znowu was zgubiłem. A ty jesteście, dobra. No, ja cię kręcę. Dobra, biorę te liany. Okej. Okay. Dobra, nie kłócam, idę dalej. Dobra, jest totem, ale kurczę. Pamiętacie, co było ona mówione? Mówiła, że na jak są totemy, to nie podchodzić. Ślimak surowy, weź, dobra. Jak jest totem, to nie podchodzić. No, żeby nie przechodzić dalej, ale na razie tam jest pusto, nie widzę nic. Upadek. Jest... Dawaj. Więc chodźmy, przejdźmy. Czekajcie, tylko tu jakoś musimy przejść przez tą wodę. Kurczę. No po prawej to raczej by było możliwe. Po prawej? No. Boimy się przejść przez wodę, no nie? Ale czad. Znaczy, bardziej możliwe niż zwykle, aczkolwiek no... Dobra, okej. Okay. Tutaj przejdziemy. Okej, okay, teraz... Wow, wow, tu jest... Dobra, to jest krab. Dawaj, dawaj. Dobra, przeskoczyłem, jest okej, okay, jest okej. Okay. No nie! Dobra. Byle nie w wodzie, byle nie w wodzie. Ja to nawet skakać okay. nie potrafię, ale idę sobie po prostu przez tą wodę. O, to stracisz. Okej, okay, orzech brazylijski. Kapibara, hej! Nic nie straciłem, o cześć. Spokojnie, ale patrzcie tutaj teraz, kurczę, ten. Czy tu nie ma jakiegoś wodza plemienia albo coś? Dobra, ale zemdleję znowu zaraz. Nie, zbadaj wioskę plemienia, okej. Okay. Dobra, zbadaj wioskę. O, rytualny kocioł. Możecie mnie złożyć w ofierze. Co wy na to? Okay. Nie, dzięki. No to ja idę spać. Suszarka tu jest, okej, okay, tu jest suszarka. Może tutaj spróbujemy przenocować, słuchajcie, co? Ja muszę. Idę spać, dobra, lol, albo zemdlałem. Zobaczcie, chodźcie tutaj, chodźcie do mnie tutaj, kościany nóż. Dobra. Czy możecie go wziąć tutaj, czy zabrać? Nie. Okej, okay, czyli to, dobra. W takim bądź razie, aha, dobra. Ren, poszedł spać, śpisz? No musiałem, tak. Ja już nie mam energii, stary. Okej, okay, ja biorę... Śpi. Dobra, ja mam kościany nóż, słuchajcie, ja idę poszukać w takim razie liście molinerii, czy jak to było? Przyda się, bardzo się przyda. Joszela, ty szybko rób w takim bądź razie ognisko tutaj. Ja wezmę mapę. Dobra, obudzam się. Yeah! Muszę znaleźć tutaj w takim razie very czekać, good ogóle... right now. Dobra, zaraz ognisko zrobię. Okej. Okay. Postaram się chociaż. Ogólnie starajcie się też nie biegać, bo się odwadniacie wtedy, więc lepiej to tego są nie za kółka w ogóle na tym, jak ja mam coś z tym zrobić? Ropucha olbrzymia, dobra, wezmę ropuchę olbrzymią. Potrzebuję kije i trochę... Tu jest jakaś pułapka. O kurczę, tu się zaczyna ciemno robić, nie mam żadnego pojęcia, czy... Wymagamy żar. Dobra, żar, okej, okay, czyli potrzebujemy teraz zrobić na ekwipunku. No, ja muszę wyjść na escape, bo mam bardzo ciemno, więc zobaczysz, mogę pokręcić gammę. Jak się to robiło? Czyli co tam trzeba było zebrać? Patyki? Patyk? Masz duży kij? Chyba tak. To zrób tą... No! Dobra. Ej, gdzie moje kije, które zbierałem? Mam martwego ptaka, chcesz? O, no nie przyda się. Dobra, ja podbiłem sobie jasność, tak dość mocno. więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gdzie tu się jasność? W ustawieniach graficznych. Bo jest za ciemno, ja tak wiecie, to tak... Dobrze, ja też sobie podbiłam, zobaczymy, co z tego teraz się zrobi. Dobra, to Bo teoretycznie powinno być już mega ciemno, ale no niestety... Dobrze. Ja gniazda, to jest gniazdo, bo przydałoby się nam. Okej, okay, widzę liść molinerii. Dobra, a gniazdo? Gdzie się rozglądać za gniazdem? Nie mam się tego pojęcia. Musi pić. Zrobiłeś to? Nie zrobiłeś? To ja zrobię. Dobra. Na szczęście ja mam nożyk, więc będzie dobrze. Przy okazji też szukam gdzieś jakieś gniazdo, jakby było to ci wezmę. Dobra, świder. Widziałem, że jakieś owocki gdzieś spadły przez chwilę, ale już nie mam żadnego pojęcia gdzie i postaram się... Suche liście z plecaka umieścić, okej, okay, czyli mam suche liści. Nie ma żadnych broni, tak? Dobra. Okej. Plecak.
Ogólnie bake ma problem też pack. Z wodą. Rytualny kocioł. Okej, okay, tu jest jakiś, to nie. Dobra, sekundkę, ja sobie zobaczę tylko... A jak ty bierzesz stąd te rzeczy? Samo nagranie, czy mi tutaj nie będzie jakieś za jasno, za ciemno. Okej. Okay. Jest. Gdzieś słyszę jest chyba duchy tam? Przodków. Dobra, jak wam tam idzie? No, mam rozpalarkę, ale nie mam gniazda, więc ja nic z tym nie zrobię. Okej, okay, potrzebne są suche liście ewentualnie. Suche liście albo gniazdo. Tak, dobra, szukajmy, gdzieś są suche. Jak zobaczycie suche liście, dajcie znać, to ja wezmę je tutaj zaraz. Zetnę. Nie wiem, co to znaczy suche liście. Pożółkłe, żółte. Nie działa. Nie tracę dobra, energii. Dobra, czekaj, Ren, czy ty jesteś dalej skaleczony, czy nie? Wychodzi na to, że nie. Bo nie okay. Mam już tej czaszki. Dobra, dobra, spoko. Ja w takim bądź razie chciałem się tylko przespać, tylko te liście molinerii, więc ale mogę zrobić bandażyki. Okej. Okay. No zagoiła mi się noga. Okej. Okay. Sama z siebie? Nie. Ja musiał wiem jak spać, to się stało, to był cud. Zjeść i tak dalej, nie? Cud bananów. Od bananów, no banany są dobre na wszystko. Dokładnie. Także jeśli jesteście chorzy, sobie banany. Z kapibara? Kapibara, dobra. Nie widzę wszędzie, wiesz. No wiesz, jak to jest, ja mam taki zmysł tego. Odkrywcy. Tak, ładny. Tak, ale ja chodzę, ja nie biegam, bo jeżeli będziesz biegał na shifcie, to za chwilę ci skończy nawodnienie, ja już mam połowę prawie, że. To tak. Więc to trzeba uważać z tym. Dobra, musimy później, ciężko będzie znaleźć suche liście w momencie, kiedy pada deszcz. No. Podejrzewam. Tak może być, więc wracamy. Więc słuchajcie... Nie mam nic, żadnej broni. Ja chcę broń. Też nie. Jedyne co możemy zrobić, to jest spać. Jak tutaj... No tutaj chyba coś, tak. Coś tutaj położyć można? Jak? Jak można coś tu położyć? Szarka to jest, no. Tak, ale jak coś tu położyć? Normalnie, bierzesz po prostu plecak i przesuwasz. Aha, dobra. No normalnie, typowo. Typowo, no super. Okay, czy możemy, tylko pytanie, co tu możemy suszyć właśnie? No nie. Przetwórz. Ja przetworzę sobie to. Okej, to nie jest tak, No ja powieszę tutaj mięsko z papugi i tukana. A, to najpierw trzeba przetworzyć, tak? Tak, tak. Prawym przetwórz. Okej. Dobra, tutaj tak. Cyk. Nie mogę tego rozwalić, niestety. Ale przynajmniej masz nożyk. Tak, możemy pójść spać, bo jesteśmy tylko zmęczeni. Tylko ogniska nie mamy, niestety. No, trudno się mówi. Dobra, idźcie spać, ja będę pilnował. Dobra, o, tu jest hamak, idę do hamaku. Mieli pytanie, gdzie można spać? Na ziemi. Albo tak. Idziesz i klikasz tam. Czy C? Pod C. Aha, to ja sobie prześpię się tu. O nie, najlepiej może nie na ziemi. Yeah. W ogóle na ziemi spanie też jest niebezpieczne, wydawało mi się, o ile pamiętam. Coś, nie wiem, znaczy teoretycznie w rzeczywistości powinno tak być. Mhm. Że... No ale wstawać, bo wstaliście. No właśnie, robak pod skórą, słyszycie? Ja nic nie mam. Mam na ziemi i mam robaka pod skórą. Serio? Pod skórą? Łe. Tak, robala mi tutaj ten. A spoko, ja już mam jakąś rękę z robaka też mam. Co mam na hamaku? Kurde. Dobra, czekajcie, czy ja to mogę jakoś... Nie, i na nodze jeszcze mam, na ręce i na nodze. Ja, na dwóch rękach. Dobra, nie mam żadnego pojęcia właśnie jak to teraz wyciągnąć, nie? No tak, ale... Dawaj ten nóż. To nie jest nóż. Nie. To jest ściany nóż i on niestety nie działa. No znalazłam ranę, ale to nie ma nic, co można z tym zrobić, prawda? Ja mam nawet trzy. Okej, okay, no jest spoko. Okay, no cóż, on. Teraz jest nas czwórka, ja i trzy robaki. Wyciągnij przedmiot i upuść na rano. No super, ale jaki przedmiot? O nie, może grzyb. Dobra, okazuje się, że nie wycinamy tego robaka, tego pasożyta, tylko musimy zjeść odpowiedni grzybek. Dobra. I teraz pytanie, jak ja on zjadłam. Wygląda? To na pewno nie ten. Ja już... Pomarańczowy. A to trzeba odpowiednią ilość tego zjeść?
To jest tak, on ten pasożyt nie zabija, ale sprawia, że musisz częściej, będziesz bardziej głodna i tak dalej. Mhm. Więc de facto nie trzeba się go pozbywać, o ile, nie, o ile masz zapasy jedzenia. Także tutaj nie ma ten. Jedynie co właśnie trzeba zjeść odpowiedni grzyb. Więc Rento, co ty wziąłeś, ten świecący, to niekoniecznie musi być dobry. No zjadłam jakiś pomarańczowy z zakrzywionym, ale on tak. Nie zniknął mi. Dobra, ja i by... Nie wyszedł ze mnie. Nie wyszedł z ciebie, dobrze. Dobra, czekajcie, spróbuję. Czy mogę tak jakoś... dwoksiągnięcie, witaj w dżungli. Yeah, welcome super. To the jungle. Tak, jeszcze raz inspekcja. Bidon z kokosa mogę zrobić, to jest bardzo dobry pomysł. Tam więcej kokosów jest, Ren. Jak pójdziesz w głąb, nie w krzaki, tylko normalnie dróżką. Ten grzybek co to robi? Tam, ślimak? To tam powinieneś znaleźć jeszcze jeden kokos. Ja ci go zaraz rozłupię. Nowy wpis pijawka? Co jest? Masz... A, pijawkę masz widocznie. Nie mam, nie weszłam. O, jest. Nigdzie. Masz kokos? Tutaj, chodź, tu jest kokos. Halo, Ren? Jestem, co? Tutaj, kokos chcesz? Bo z niego bidon można robić, wiesz o tym? Okay. No dobra. Muszę ci go rozłupać. Dobra, rozłup. Będę patrzył. O, dobra. Trzymaj. I co mam zrobić? Przetworzyć go? Weź go do ekipunku po prostu. Najpierw muszę nabrać, dobra. Widocznie tam jest pijawkę. Woda, tam jest woda w ogóle też. Widocznie mam pijawkę bez włożenia do wody, super. O, nie wiem. Paweł też miał jakąś pijawkę, właśnie ściągnąłem z niego pijawkę. Okej. Okay. No. Stój. Dobra. Też masz pijawkę. No, to wszyscy dostali pijawkę. Dobra, ty nagle. Też, dawaj. To jeszcze była? Wiem, no, leczenie na pijawki to jest po prostu jest zdjęcie ich. Okej, okay. Dobra, ja tutaj przy okazji... Ej, może to ten... Jaszczurka... Przepraszam, tu była jaszczurka? Nie, wydawało mi się, że tam jaszczurka przez chwilę była. Na drzewach, zazwyczaj na pniach drzew. Dobra, ja zbieram przede wszystkim te liście do tego... molinerii. Aby żeby... Dobrze. Było dużo leków, że tak powiem. Dobrze, tak. Ja je zacznę już wytwarzać. Dobra, mam później, te grzyby. Bo jak za nie mogę później. Serio? No i grzyby. Chyba dzik, oj, dzik za tobą. Też nie wiem, co to dzik, czy to nie wygląda jak dzik. Kapibara? Za małe, za duże. Nie, to jest jakaś świnia chyba. No. Nie mam żadnego pojęcia, ale nie atakuje na razie, więc jest spoko. Tym jak na razie, dobra. Okej, okay, zrobię w takim razie 8 opatrunków z liści. Dobrze, rob. One się przydadzą, zdecydowanie. Myślę, że tak, aczkolwiek... Okej. Okay. Kamienny topór? Gdzie? Okej, okay, nowy wpis. Bo tam też można craftować, nie? Więc w międzyczasie właśnie, teraz wejdę sobie pod N. Kamienny topór, czyli kij i kamień. Już nie trzeba poczekać po tym I możemy tutaj wykraftować sobie kamienny topór na przykład. Pochodnia. Kij i lina. Okej, okay. Kościany nóż, kość i lina. Okej, okay, mam kości, więc możemy zrobić, bo... Tak? O matko. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Ja rzekałem, a co? Okej, okay, dobra, no to... Okej, moja postać się właśnie o 2 dni mi mówi. Więc w pierwszej kolejności to ja wezmę sobie jedną rzecz, zrobię, czyli kokos. Wypij. Mam to z kokosa. Okej. Okay. Uzupełniło? Kurczę, jak mało. Bez jaj, to praktycznie w ogóle nie uzupełnia. Ile tych kokosów będę musiał wypić? Wszystkie, no na wyspie. No kokosy są takie, no... No, nieznany owoc. I to mogę zjeść później tą łupinę z kokosa. Ja potrzebuję jedzenie? Tak, będę potrzebował jedzenie. Serio? Więc tu zjedz. Muszę się czegoś napić, aczkolwiek nie mam czego. Zjedz, szukaj kokos najlepiej. Nie mam jak nawet rozłupać kokosa, wiesz? Czekajcie. Po lewej coś słyszę. Przede mną chyba jest... To jest przede mną przed tobą. Ktoś tam szedł. Super. Tego nam było trzeba. Można podejść? Nie można. Nie podchodź, bo to na bank będą nas atakować, słuchaj. Jeżeli kogoś spotykamy, to nie jest zaprzyjaźnione. A tutaj nie ma czegoś takiego, jak cię potnie, to tak trochę będzie kiepsko, nie? Dobra, Ren, nie wiem gdzie jest. Na razie, Ren. Na razie? Nie wiem, ale na pewno wie, gdzie jest wioska, od której odszedł. No wiem. Więc ja na razie tutaj podejdę i wykraftuję nam najważniejsze rzeczy, czyli noże, toporki i tak dalej. Mhm.
Dobra, czyli tak, potrzebuję, co ja tam potrzebowałem właśnie, teraz dobre pytanie. No, ale jeżeli coś ci się stało, a powiedzieli, że my cię nie widzimy. No wiem. Tak, my cię nie widzimy, więc nie słyszałem, wiem, gdzie jesteś. Usłyszałem grzechotnika po prostu i zacząłem uciekać. Czekajcie, co by tu wziąć? Pochodnia, kościelny nóż. Dobra, słuchajcie, wykraftowaliśmy kilka podstawowych rzeczy, które mogą nam się przydać. Ja na przykład wziąłem sobie, zrobimy jeszcze świdel do rozpalania, właśnie te nożyki dodatkowe. I oczywiście mamy też w razie czego 8 opatrunków z liści, więc myślę, że możemy ruszać dalej. Co czytasz? W pierwszej kolejności, słuchajcie, pierwsza rzecz proponuję, znajdźmy wodę. Tutaj woda jest nieczysta, jest niepewna i moim zdaniem jest brudna, tak na pierwsze oko. Trochę tak, aczkolwiek więc, widać dno, no nie? więc słuchajcie, ja proponuję, że... Nie to co Bałtyk. Proponuję, chodźmy dalej. O, woda pada, może zbierzmy wodę z tego. Bo tutaj znalazłem kokosy i... Z kokosa zrobimy sobie bidony. Jak będziemy znajdziemy wodę, bierzemy po prostu do bidonów wodę. Idealnie. To czy można mieć kilka bidonów? Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, bo jeden mam. Jeden mam na przykład. A, już masz ten, tak? Dzik. No bo tam powiedziałeś, że kokos i tego. Tak, to jest David. Nie jest dzik właśnie, to jest jakiś... Nie, to jest świnka jakaś, ale przestraszyła się nas. Dobra, chodźmy dalej. Ogólnie kraftowanie też jest takie... mech, bo że tak powiem, w tym momencie wykraftowaliśmy na przykład noże i one mają po 20 parę, 30%. Ja jako, że nie miałam kamieni, to nie za bardzo mogłam wszystko całować. Nie, u mnie kamienny nóż ma 90 parę, czyli miał 100 na początku, aczkolwiek ten kamienny topór z 15% wytrzymało się na starcie. No i tak, ale sam kraftowałeś ten nóż, czy? Nie, to był ten podniesiony przez od ciebie. Okej, okay, no to właśnie ten, co ci dałem, nie? No ale miał 100 u mnie. Tak, no ja zostawiam sobie te po 30, po 20%. Aha. Dobra. Dziwne. Okej. Okay. Dobra, chodźmy dalej. Na razie woda chyba też jest niepewna. Poczekajcie, żebym się nie zgubiła. Najbardziej pewna była ta woda na początku, którą widzieliśmy, nie? Tak. Tam na początku faktycznie tam była ta woda. Ty, grzechotnik za tobą. Ohoho, tu jest, patrz. Tu gdzie patrzę. Jest ja nie widzę jeszcze, nie? Tutaj, jak tutaj. Jak nie widzisz? No tutaj, patrz tutaj, przed nami. No, nie podchodź. Drzewie jest po prostu. No, po lewej stronie drzewo. Tak. Tu? Tak. No to patrz, ja go nie widzę. Niego. Może by się nie zrespił. Lepiej się, ja go nie słychać, XD. No. Dobra, okay. Idź tam. Dobra, idziemy na razie tędy. Explore. Wrócimy do tamtej miejscówki z powrotem. Jeśli będziemy pamiętać, gdzie tam iść. Myślę, że mniej więcej tak te damy radę. No ja pamiętam. Dobrze. Dobra, ja przede wszystkim od razu zbieram na razie. Liny, liany, kije. No ja już mam trochę za dużo. Bo liany też są mega przydatne. Mhm. Jak w The Last. Teraz The Dżungla. Teraz jesteśmy w The Dżungla, tak. Niezdolny orzech nie wiem, co wezmę. To jest. Orzechy? Okej. Okay. Dobra, małymi krokami do przodu. Tak, bardzo małymi. No nie. Wręcz mini krokami do przodu. Mini kroczki. Cały czas ich poruszam się do przodu, jakby co? O, widzicie mnie, dobra. Liana. Zagłoś w moim ekwipunku. Dzięki. Okej, okay, już chyba mniej więcej, chyba idziemy w dobrym kierunku. Ej, mój banal. O ty. To za chwilę powiem przewrócony jakim pip, cudem? Po prostu wrócimy, bo... No spoko, wiesz, wszelka zajmowała wszystkie banany, wziąłem tylko jednego. Czekaj, bo zaraz się zgubię, a ja nie chcę się zgubić. Zbieram grzyby, bo one się bardzo przydały. Brak miejsca w plecaku na liany, już okej. Okay. Czyli 10 jest maksymalnie. Na razie. Okej, tu jest ta przepaść. No i właśnie was zgubiłam. Ja tu jestem. Dobra. Cały czas prosto się szło. No, w dżungli to powiedzenie prosto to jak to jest. No to inaczej. Ogólnie rzecz biorąc to jest na wschodzie. Południowy wschód kierunek. Tak, zgadzam się z tobą. Okej, dobra. Wschód? Nie, bo słuchajcie, tu jest chyba najczystsza woda, także tutaj zdecydowanie... Chyba tam. Ten. Nie wiem, poszedł gdzieś. Tu jest jakaś czysta woda. Tam się zaczęliśmy, tam się ten. Dobra, idziemy przez to? I tu są dobra, ryby. Nie, woda tam nie poszedł. Niepewna.
kurczę, też nie jest pewna ale woda. Tu jest chyba pewna woda. No tam dobra, może ten mi tam w lewo, no. Ale ona jest, kurczę, no tutaj wodospad płynie przecież, znaczy zlatuje. Tylko z drugiej strony to jest woda chyba jednak trochę stojąca, więc... Dobra, jest tutaj. Ej. No jest, no. Aczkolwiek tutaj można... Kurczę. Można w dół, okej. Okay. Ale ona jest czyściutka, nie? Na oko. No dobra, jest, spróbujemy. Na oko jest czyściutka, bardzo. A jak się zatrujesz, to powiesz. Nawodnienie 40. Ale było takie... Więc chyba nie do końca taka czysta, no ale nie mam innego wyjścia, więc dopiję do końca. Niam, niam, niam. Po prostu podniebienie tak. Musi się przyzwyczaić. Są tu pasożyty. Właśnie dostałem informację odnośnie pasożytów. Mam w żołądku 2 pasożyty. No dobra, ja idę sobie. Więc no i gdzie mam to pić? Ja już wypiłem ile mogłem bez pasożyta. Nie dostałem informacji, więc idę sobie. No cóż, dobra. Czyli dawaj Paweł, może... będziemy cię rozcinać. Tak. Jeszcze masz te grzyby na pasożyty? Coś tam mam, dlatego ja jestem od zbierania. Tak, zbieraczka Joszelka. Tak, ja się napiję ile mogę. Dobra, czy to są te... poczekaj, zostaw mi. Chcę zobaczyć, no, czy to jest... No, pasożyty. Nie, no nie są te. Pomarańczowe te? Takie... Aczkolwiek ten. No to mi wygląda... Dwa energii. No. Gdzie przetwarzam chyba. Dole? No tutaj. No tutaj gdzieś jest blisko mnie. Dobra. Teraz zobaczę, które grzyby są na pasożyty. Dobra. Spoko. Ej, nie biegałem w ogóle, a już tyle energii stracono? No. Stresujesz się po prostu. Chyba tak. Okej, tu ogólnie chyba w ogóle nie ma żadnego przejścia, nie? Totalnie. A czekaj, tu jest przejście w prawo jeszcze. Okej, to możemy pójść w drugą stronę. Tam było, żeby za bardzo nie odchodzić. Ja bym poszedł teraz w tamtym kierunku tutaj. Dobra, Paweł, ości lub kościane igły usuwa robaka, lecz powoduje ból, co pogarsza zdrowie psychiczne. Mam jakieś robaka. A, ja mam ten, czekaj, kościany, co to było? Igła, coś tam. Kościana igła? No to czekaj, to ja mam takie coś. Kościana igła. Tylko, że ja, czekaj, muszę sobie teraz... Okej. Okay. Inspekcja, bo muszę wiedzieć, gdzie to jest. Jakoś tam igłę zrobimy z kości. Domyślam dobra, się. Dobra, sobie opatrzyłem. Opatrzyłeś sobie robaka pod skórę. Tak, tak, już go ogarnąłem, tylko automatycznie musiałem też, że tak powiem, opatrzyć ranę. Aha, czyli ja też muszę opatrzyć, bo nie mam czym na razie. Czym go ogarnąłeś? Dobra, czekaj, już ci daję. Jeden opatrunek z liści na ziemi leży. Okej. Nie ma to jak z ziemi zbierać opatrunek, nie? Dzięki. Bardzo takie... A ta igła? A nie masz igły? No nie mam, bo ja nie mam kości, to jak nie mam. Dobra, dobra. Z kości sobie wyczarować. Ogólnie sobie grzebałem tą igłą, ale trzymaj. Nie, igła spada. No, tak, oddaję za chwilę w razie czego, żeby. Jeszcze nie wiem jak, ale cię oddam. Po prostu z plecaka przesuwasz i na ziemię. I tak wycinacie tego robaka? Tak, no, też chcesz? Tak. Wymieniamy się igłą, nie? Nieźle. Okay. Słuchajcie, dobra, zrzuć na ziemię. Nie mogę, jeszcze daj mi chwilę, dobra? Okay. Bo ja musisz wszystkie robaczki wyciąć. Muszę z tym zrobić. Ja nie wiem jak teraz zrobić. Tu, dobra, tak? O, okay. Dobra, wycięła, widziałem. Ale tam masz ranę. Plecaku. Czekaj chwilę. Popatrzę. I sprawdzę, czy mam igłę. No. Jest moja igła. Nie ma igły. Ej, ona się zużywa. Pod liśćmi powinna ale być. Ale uwierz mi, że jej nie ma, ona się zużyła. Czyli zużyła się. To idę spać na podłodze. No cóż, to w takim bądź razie zobaczę, czy mogę zrobić więcej. Dobra. Nie mam więcej kości. A ja mam kości? Skąd wziąłeś kości generalnie? To temu. A to nie brałem. Dobra, chodźcie, słuchajcie, przejdźmy sobie tędy. Proponuję po tym pieńku. Dobrze. Na drugą stronę, zobaczymy co tutaj jest. Trudno, ja będę żył z robaczkami, to nie jest problem. Okej. Okay. Lepiej dobra, czasami tutaj, nie. Tutaj. Teraz każdy taki gość, który wynajmuje pato deweloperkę, nie? Ma rację. Da się z nimi żyć. Brak miejsca tak, w plecaku, okej. Okay. Tu jeszcze jakaś liana. Totalnie się da. Dobra. Generalnie zaraz zemdleję. Co tu się dzieje? Co to z jaskini jakaś? Muszę to? Się przespać, Joszelka, przypilnujesz mnie? No. Dobra, to na... O, nie ma nic. Ale ty będziesz mieć robaczków więcej. Teoretycznie można kraftować też drabinek, dobrze pamiętam, więc można gdzieś tutaj energii. Później w przyszłości o nie. Dlatego mnie pilnujesz. Dalej. Ale to nic nie zmieni.
Odganiaj robaki. Dobra, pasożyty u mnie sobie już poszły. Oła, no to czemu mi nie? Wstawaj! Dobra. Masz na nodze. Więcej masz tych robaków. Serio? Ja, chłopie, żeś leżał na ziemi znowu. Ale znowu bym zemdlał. Dobra, ja się ich pozbędę zaraz. Dobra, idę, wracam do was tam. Nie wiem, gdzie jesteście dokładnie. Więc zaraz mam nadzieję, że się zobaczymy. Na te pasożyty już macie? Na grzyby? To czy te grzyby na pasożyty? Tak. Nie znalazłem. Znalazłem same te takie inne. Dobra, to ja ci najwyżej zaraz dam. A ja w ogóle nie wiem, gdzie jesteście, nie? Teraz. No, bo ty sobie poszedłeś i my staliśmy dalej w miejscu ogólnie. Jakbyście stali w miejscu, to byście byli tam, gdzie poszedłeś. Staliśmy w miejscu. Tam jest o, tu Paweł. Jesteś. Okej, dobra, widzimy się. Ej, ale tu ma mega ciężko, nie? Kurczę, wystarczy, że ktoś ten i się nie widzimy. Dokładnie. Dobra, nie będę biegał. To idzie, no dobra. Dobra. Zdecydowanie za chwilę będę musiał coś zjeść, ja proponuję, że ja nawet już teraz zacznę coś jeść. Czyli tak, tu mamy bananka. No siema. Jedzmy. On daje tylko węglowodany. Bez białka. Zjem ślimaka, powinien mieć białko. Tak, ma białko. Także, jeśli jesteś Francuzem, na pewno będziesz tu czuł się jak w domu. Ja sobie przetworzę bananka. I czekajcie, potrzebuję jeszcze białko. Białko w dalszym ciągu jeszcze. Nasiona bananowca, idealnie. A ja orzech brazylijski sobie wcinam. Idealnie. No rozumiem. Okay. Nieznany kwiat. Zjedz. Zatrucie nie. Najgorzej. Dobra, chodźcie. Myślę, że wracamy z powrotem tam do naszego obozu. Ej, bo... Zaraz będzie ciemno. Dobra, chodźmy powoli. Zgubić, tak, wracajmy, słuchajcie, do obozu i tam myślę, że będziemy musieli po prostu coś sobie zbudować jeszcze. Mam nadzieję, że znajdę kokosa. Że się zrespi tam gdzieś kokos. Tak, ja właśnie też liczę na to, że tam kokosy się zrespią na nowo. Zobaczymy. Dokładnie. Wiecie tutaj. O, ty robisz. Właśnie myślałem, że to jest suche liście jakieś, więc nie. Myślałem, że coś cię zaatakowało w pewnym momencie. Nie, nic mnie nie atakowało, spokojnie. Aha. Bezpieczny tu jestem. Dobra, te liany sobie wezmę, bo mi się przydadzą, okej. Okay. Mam full. Ja też mam 10. O, czy ja tu widzę gniazdo? Patrzcie. Bierz gniazdo. O, dobra, gniazdo się przyda, bierz, śmiało. Nie no, weźcie wy. Dobra. Już w użyciu, no to nie mogę. O, jajko. No właśnie to jest takie słabe, no, to jest realistyczne o tyle też, że... Ej, czekajcie, chodź tutaj. Już nie ma. Ej, tu jest jaskinia. Pojawiło. Tu jest jaskinia, ej, słuchajcie. Nie. No dziwne. Tak. Aż chce się wejść tak po prostu, dobra. No właśnie, to mnie zastanawia tylko, co tam się kryje w środku. No, co ty nie powiesz. Można sobie jej zaznaczyć, nie? Bo więc... Tylko powoli, słuchajcie, powoli, jak żeby... Tam coś krzyczy cały czas. Znaczy z wiatr. Którą stronę? Prawo, lewo? Nie wiem. Myślę, że trzymajmy się prawej strony teraz. Obsydianowy kamień? Brzmi jak magiczny zwykły przedmiot. Nie, to był zwykły. Nie, bo ja już zajmowałem, to drugiego nie ma. To jest żyła żelaza ogólnie rzecz biorąc, tylko potrzebny jest ten. Kilofek ma. Taki kilofek jakby, nie? Okej. Okay. Musimy go gdzieś tam wykraftować, ale spoko, to w miarę blisko mamy tutaj, tu już nie ma. Okay. Już nie ma. Dobra, no to spoko, to jest luz. Myślałem, że to będą takie straszniejsze jaskinie, ale ta jest na razie taka w miarę przyjemna. Tak. Chyba, że chcemy w jaskini tutaj zamieszkać. Ej, no zemdlałem. Nie, zemdlałem. Mamy jedzenie na suszarce, słuchajcie. Podoba mi się, podoba mi się. Słuchajcie, zemdlałem. Ren, nie mdlej. Bo już... Mówili, że chciałeś zamieszkać, to z wrażenia musiałem sobie zemdleć, nie? Musiałem się przespać tutaj na próbę. Ej, bo ja też powoli zaraz będę jeszcze spać musiał. Także myślę, że małymi kroczkami chodźmy właśnie w kierunku tam cudowne. Z jaskini i w lewo idziemy. To jest czerwie. Mniej więcej gdzieś czerwie tam był na, właśnie... Czerwie, dobra, wezmę. Był ten obóz, co nie? Tak już pamiętam, więc... Czemu ja zemdlałem 4 razy, aby 0? No bo ty nie świadczy do mnie dobrze. Robaków w tyłku. Dobra, jest to fair punkt. Dobra, tutaj. A że nie chcę idę tam patrzeć. Ja muszę te pasożyty sobie ogarnąć z żołądka, bo inaczej ja będę cały czas chodził głodny. Więc. Ej, jakieś nowe miejsce, o co chodzi? Nie wiem. Już odkryliśmy tu gdzieś coś? Przypadkiem? Nie wiem, coś na mapie.
Dobra, tu papuszka leży, tak się zabiorę. Mapę w ogóle zabraliście sobie? No. Mapę? Tak. Wychodzi na to, że było tak. W plecaku. Jest pod M, no. No. Chyba. Nie ma oznaczonego, gdzie jesteśmy, więc... No właśnie, tak. To tak. No niestety to nie jest GPS. O, larwy. Realizm na poziomie U. Dawaj. Gdzie jest zielony kokos? Jest tam więcej kokosów? Nie wiem. Na razie biorę kokosa. Ja co mogę z nim zrobić? Nożem uderzać. Nie mam noża. Przycinałem. Tak? Okej. Okay. To co mogę? Craftowałem. No dobra, dałeś mi, ale to jak teraz tego użyć? No wyciągasz nóż na scrollu. Chyba zaraz i znowu zemdlę. I ciachasz. Tylko tak, żeby rozłupać go tylko wyłącznie do pewnego ale momentu. Ale to musi leżeć na ziemi? Kokos tak. Dobra. Tylko nie oddalajcie się ode mnie, dobra? Ja tam sprawdzę, ile mam robaków. Mówisz? Tylko 4. Tylko 4? O, chyba znalazłem, dobra. Czekaj, czy to jest zaraz to? Się przerzucę koło ciebie. O, rozpiąłem. Dobra, to będzie to. Wezmę. Wypij. Uwaga. O, pijawkę masz. Wezmę od ciebie pijawkę. Wziąłem i zemdlałem od ciebie pijawkę. Ale uratowałem cię. Pomogę ci. O, dzięki. Okay, klepnąłem cię, wstawaj, nie, budź się. By to tak działało. Dobra, chodźcie, idziemy powoli tam do tego. Dobra, idziemy. Do obozu, chyba tutaj był obóz, już widzę go, tak? To jest obóz? Tak, to jest obóz, dobrze. Rupucha olbrzymia też wezmę. Fajnie, że czasami coś znajdziemy, co zdechło po prostu już samo. No. Dzięki no, temu grzyba przynajmniej... raczej nie brała. Aczkolwiek. Dzięki temu przynajmniej ten. Dobra, ślimaczka też sobie wezmę. Dobra, chodźmy w takim razie tutaj do naszego tego i chyba tym symbolicznym akcentem idziemy spać, o. Tak, dobrze. O. Idziemy spać. Mam nadzieję, że nic nas nie zje w nocy. Tak, no ja już mam dużo robaków, także. No na tym to ja nie będę spać, ja się położę chyba gdzieś indziej. Gdzieś. O, nawet spacji, nie mogę skakać. Ja dobra. Idę chyba na hamak tam? Jeszcze raz. No? No dobra. Idę na hamak. Na hamak? Ale no. Tak będę miał robak. No do rana śpimy? To jest. To nie przerywajcie spania. Dobra, nie przerywam. Nie przerywajcie. Znaczy maksymalnie do 3.21 możemy tak. Pójść spać. 24 u mnie. Nie 19. Okej, okay, dobra. I myślę, że chyba tym sobie szczęśliwie kończymy ten odcinek. Myślę, że tak. Dajcie znać, jak nam poszło. Przeżyliśmy, to jest najważniejsze. Słuchajcie, to przeżyliśmy. Chyba tak. Tylko 5 razy zemdlałem. To co to jest? Co to jest? Więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa. Na razie. Do następnego. Hey man, can I get a favor?